Szanowni Państwo, Wysoka Rado, otwieram 25. sesję Rady Gminy. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Bardzo proszę o zabranie głosu panią sekretarz. Przepraszam, pan wójt. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, goście społeczności Rydzowa, proszę Państwa, Szanowni Państwo, rok temu zebraliśmy się tutaj na sesji Rady Gminy, w trakcie której podjęliśmy uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Złotnikach oraz w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Powiem Państwu, wówczas wszyscy pamiętamy, została ta rzecz pokierowana następująco. Szkoła podstawowa w Złotnikach została zlikwidowana, a szkoła podstawowa w Rydzowie pozostała. Szanowni Państwo, proszę o spokój. Wówczas to, Szanowni Państwo, padały różne argumenty. I te argumenty do chwili obecnej w zasadzie są takie same. Tu nic się nie zmieniło, bym tak powiedział. Oprócz tego, że szkoły w Złotnikach nie ma jako szkoły gminnej. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, mogę powiedzieć, że to jest sukces środowiska Złotnik, jak i poniekąd, proszę Państwa, sukces Rady, sukces samorządu gminnego, że ta szkoła dzięki również wsparciu gminy, dzięki zaangażowaniu, proszę Państwa, mieszkańców, społeczności lokalnej funkcjonuje. Ba, powiem Państwu, że funkcjonuje nie tylko w rozmiarach jak dotychczas, ale jeszcze dodatkowo wzbogacona o oddział przedszkolny, o przedszkole, proszę Państwa, którego dotychczas w Złotnikach nie było. Proszę Państwa, wydaje mi się, że zrobiliśmy nawet więcej, niż żeśmy się spodziewali. Efekt nawet przerósł nasze oczekiwania. Ale za to chwała wszystkim mieszkańcom Złotnik, którzy wówczas podjęli się tego działania. I chwała również temu, że wszyscy wywiązaliśmy się ze słowa, którego sobie żeśmy wówczas dali. I jest to chwalebny, dobry przykład na funkcjonowanie oświaty niepublicznej. Przykład, który wskazuje, że również w gminie Mielec potrafimy to robić dobrze i, proszę Państwa, rzekłbym wręcz wzorowo. Bo odwiedzając tą szkołę, tu komisja rewizyjna była w tej szkole również, ja odwiedzałem ją wielokrotnie, mogę powiedzieć, że szkoła funkcjonuje bardzo dobrze. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Rydzów, w ogóle dyskusję wówczas na temat, proszę Państwa, uchwały już likwidującej szkoły, no były tutaj zacięte, zażarte, podejmowane pod wielką presją środowisk. Na sali posiedzeń Rady Gminy było gorąco. Przyszli nie tylko, proszę Państwa, mieszkańcy wsi, ale przyszli różnego i maści obrońcy, proszę Państwa. Były tu wystąpienia, proszę Państwa, pełne polityki, pełne dobrych rad, proszę Państwa, skierowane nawet przez ludzi zupełnie niezwiązanych z gminą Mielec. Ale, proszę Państwa, tak żeśmy tu mieli. I powiem Państwu, że od tego czasu, czy coś się zmieniło? Nie. Jeżeli chodzi o Rydzów, w demografii poprawy nie ma. Nie mogę przyjąć do siebie argumentów, że proszę Państwa, przy argumentów takich, które padały na komisjach, że gdzieś ktoś się wprowadził, że ktoś za chwilę przyjedzie, że ktoś wróci z zagranicy, że tych dzieci będzie o troje więcej. Bo proszę Państwa, statystyka od wielu lat jest taka sama. Możemy mówić o pozytywach, że ktoś przyjedzie, ktoś się sprowadzi, ale musimy wiedzieć, że tym pozytywom odpowiadają negatywy, o których może nie mówimy, że ktoś się wyprowadzi i wyjedzie. Proszę Państwa, niemniej stałość tutaj w statystyce jest taka sama. Finanse również się nie zmieniły.
Tu w tym zakresie, proszę Państwa, również szkoła podstawowa w Rydzowie należy do szkół najdroższych w gminie. Proszę Państwa, też po ocenie z roku 2012 nie zmienił się pogląd odnośnie jakości edukacji, chociaż tutaj można zauważyć pewną niewielką poprawę, bo z 4 stanin szkoła uzyskała 5 punktów staninowych. Ale proszę Państwa, z drugiej strony muszę powiedzieć, że szkoły, pozostałe szkoły gminy ulokowały się na poziomie miasta Rzeszowa, a zatem w skali staninowej i są jednym z 3 najlepszych samorządów jesteśmy, które prowadzi szkoły podstawowe na terenie Podkarpacia. Zatem proszę Państwa, pozostałe szkoły naprawdę uzyskały wynik bardzo dobry. Wynik mierzalny, który można bez problemu zweryfikować. 28 chyba i 52 setnych stanina żeśmy mieli taki wynik stalinowy z gminy. Chyba tak, pani sekretarz, tak? Tak jak pamiętam. No. Natomiast, proszę Państwa, co rok temu, a dokładnie nawet w lutym bieżącego roku na sesji, było takim argumentem koronnym, który przemawiał za pozostawieniem szkoły w Rydzowie. Tak sądzę, że ten argument najbardziej trafił do Państwa radnych. To były argumenty takie, że proszę Państwa, trzeba dać stowarzyszeniu, które powstało w Rydzowie, Stowarzyszeniu Futuris, rok czasu, aby się przygotowało. Stowarzyszenie o wydłużenie tego okresu o rok czasu wystąpiło pismem. Takie pismo jest w gminie, tu żeśmy wówczas je czytali. Stowarzyszenie się zwróciło o to, aby tą likwidację przesunąć o rok, że ten rok temu stowarzyszeniu wystarczy na to, aby się przygotować, odszerpnąć i działać. Jak widzimy na przykładzie Złotnik, nie było potrzeba roku nawet, aby zająć się szkołą i poprowadzić ją dobrze. Przykład zatem mamy bardzo blisko i stowarzyszenie, gdyby w Rydzowie chciało przejąć szkołę, wydaje się, że wzory ma na terenie naszej gminy. I to wzory, powiedziałbym, bardzo dobre. Zatem tu nie stoi nic na przeszkodzie, aby stowarzyszenie się podjęło takiego działania. Z drugiej strony, skoro deklarowałem pomoc dla stowarzyszenia w Złotnikach i zostało to zrealizowane, to myślę, że również taka pomoc dla stowarzyszenia w Rydzowie mogę zadeklarować i z pewnością taka pomoc będzie udzielona, jeżeli powstanie takie stowarzyszenie i podejmie się prowadzenia szkoły. Tu w tym przypadku wydaje mi się, że te sprawy nie powinny budzić wątpliwości, że taka możliwość jest. I taka możliwość, proszę Państwa, może być zastosowana na terenie gminy. Kolejnym argumentem, który rok temu pojawił się, to był argument, proszę Państwa, że szkoła w Rydzowie realizuje program unijny. Tu w różny sposób próbowano nieprawdziwie nawet podawać dane, wręcz, prawda, tutaj, proszę Państwa, takie informacje w jakiś sposób wymuszać, że wraz z likwidacją szkoły zostanie przerwany program i gmina nawet musi zwracać koszty tego programu. Niemniej ja to szybko te sprawy weryfikowałem, proszę Państwa, i szybko uzyskiwałem prawdziwe wiadomości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, że ten program mógł być realizowany. Niemniej chcąc, aby szkoła dotrzymała realizację ta, która jest tego programu, żeśmy się też decydowali na to, żeby tą likwidację przesunąć, żeby jej nie wykonywać wówczas. I proszę Państwa, program unijny będzie finansowany przez POKL, będzie rozliczony w lipcu 2012 roku, tego roku. Szanowni Państwo, kolejnym argumentami, które wpłynęły na to, że zdecydowałem się, by projekt uchwały intencyjnej przedłożyć Wysokiej Radzie, to jest to, że mając na uwadze, że rok temu występowaliśmy z propozycją likwidacji 2 szkół, dzisiaj byłoby to nierównością poniekąd traktowaniu społeczności, likwidując jedną, pozostawiając drugą. Ja w tym kontekście słyszałem zarzuty, i to szczególnie w Złotnikach, jak również w Chorzelowie, że to ja specjalnie spowodowałem swoimi działaniami, nie wiem jakimi, ale utrzymanie szkoły w Rydzowie
bo tam mieszkam, a zatem po prostu jak gdyby wskazywano, że jestem stronniczy w tym zakresie i nierówno traktuję to, co u nas w naszej gminie jest dość istotne, obydwie strony Wisłoki. No, proszę Państwa, w tym zakresie wszakże wydaje mi się, nie jest to zarzut tak do końca prawny, na zresztą decyduje Rada Gminy o tym. Ale nie chciałbym, żeby ten zarzut pod moim adresem był formułowany wśród społeczności. Szanowni Państwo, kolejna sprawa to jest związana ze oszczędnościami. Otóż szkoła by funkcjonowała, ale powtórzę jeszcze raz. Niestety musimy szukać oszczędności w wydatkach bieżących, a koszty utrzymania edukacji wzrastają. I wzrastają dość szybko. Jeżeli chodzi o likwidację szkoły podstawowej w Złotnikach, podjęliśmy takie działania, aby ze środki uzyskane z tej likwidacji wzmocnić pozostałe gminne placówki. Bo miałem wówczas też świadomość, że rodzice wcześniej w Orzelowie, w Chrząstowie, w Rzędzianowicach, w Księżnicach, w Podleszanach mówią, że w naszych szkołach brakuje miejsc w zerówkach, brakuje 10-godzinnych zerówek, brakuje miejsc przedszkolnych, proszę Państwa, brakuje właściwie opieki świetlicowej. I myśmy nie zaoszczędzili nic na szkole w Złotnikach dla budżetu. Bo jak Państwo widzicie, tegoroczny budżet, to co zostało, to co jak gdyby mogło zostać ze szkoły w Złotnikach, zostało przekierowane na inne szkoły po to, aby ofertą edukacyjną naszej gminy dogodzić naszym mieszkańcom, dogodzić rodzicom. Przy szkole w Rydzowie już to by był pewien efekt finansowy. Proszę Państwa, powiem, Państwo widzicie zresztą, w tym roku postawiliśmy budżet z dużym deficytem i z dużymi wydatkami inwestycyjnymi. Budżet, który tu pani skarbnik spinała, prawda, bardzo, bardzo pracowicie i powiem, że z dużym napięciem. Bo to jest ambitny budżet, ale z drugiej strony jest to, proszę Państwa, budżet, no... Ale z drugiej strony się urusimy. Maksymalnych możliwości naszej gminy. Powiem Państwu tak. Oszczędzać trzeba, ale oszczędzać mądrze. Jeżeli oszczędzamy w oświacie, to musimy stworzyć optymalne warunki do rozwoju dziecka. Kierować się interesem dziecka oczywiście, chociaż tu nie raz zdaje się tak w dyskusji, że to interes dorosłego, proszę Państwa, pokazuje się jako interes dziecka. No, jest to troszeczkę tej demagogii, ale Szanowni Państwo, trzeba tu sobie zdać sprawę, że to optymalne, stworzenie tych optymalnych warunków należy oceniać dość obiektywnie. I co to może być? To mogą być dogodne warunki w szkole. Warunki związane z wyżywieniem, z dostępem do nowoczesnych urządzeń, dostępem do komputerów, do nowoczesnych technologii. Proszę Państwa, tu w tym miejscu powiem Państwu, że zrealizowaliśmy właśnie projekt. Zakupiliśmy 276 komputerów dla szkół. Dla tych wszystkich szkół, które nie były objęte uchwałą intencyjną w 2000, czyli to nie wchodzą Złotniki i Rydzów, ale pozostałe szkoły dostały 276 komputerów. To jest bardzo duża liczba sprzętu. Dodatkowo bardzo dużą liczbę drukarek, kserokopiarek i skanerów. Otwarcie programu, na to zapraszam serdecznie Państwa, przedstawicieli prasy, odbędzie się w szkole podstawowej, w zespole szkół w Korzelowie 3 grudnia o godzinie 10 i udział w tym zapowiedziała pani wicemarszałek Anna Kowalska, która odpowiada w Urzędzie Marszałkowskim za sprawy oświaty, sprawy społeczne. Jest to jeden chyba z nielicznych programów w Polsce, który tak szeroko, proszę Państwa, wprowadza informatyzację, nowoczesne technologie do szkół. Zrobiliśmy go dzięki wsparciu finansowego z programu Innowacyjna Gospodarka. Zatem nasze szkoły będą miały konkretne narzędzia również do edukacji.
ta liczba komputerów to jest praktycznie więcej niż podwojenie tej liczby, która była dotychczas. A to są urządzenia bardzo nowoczesne. Szanowni Państwo, dalej powiem. Ważna jest również w szkole jakość edukacji. O tej jakości mówiłem, że mamy w szkole w gminie podstawowe na doskonałej jakości edukacji. Niemniej trzeba tu powiedzieć, że Rydzów jest, ma najniższy stanin wśród wszystkich szkół gminnych. Możemy dyskutować ze skalą staninową, proszę Państwa, tak jak i możemy dyskutować z różnymi skalami, ale skoro nie mamy innych skali, innych sposobów oceny, to proszę Państwa, musimy się czymś kierować. To nie ulega wątpliwości. Jakaś forma oceny musi funkcjonować i ta forma też jest. Proszę Państwa, i ona wskazuje też na to, że są szkoły, tak jak Książnice na przykład, które, czy Chrząstów, które od lat mają poziom 8 stanin, 9 stanin, niekiedy 7, ale były szkoły, które nie były w stanie mieć więcej niż 5. I mówię, proszę Państwa, o szkołach porównywalnych liczbowo. Nie mówię o szkołach dużych i małych. W tym przypadku wymieniłem szkoły, których liczba uczniów mieści się w granicach do 70. 70, może 80. A zatem, gdzie liczba dzieci w klasie jest porównywalna. I można osiągnąć zatem z tymi dziećmi w środowiskach lepsze wyniki. Proszę Państwa, na pewno padnie pytanie, jakie będą efekty finansowe. Będą inne, gdy powstanie stowarzyszenie, inne, gdy stowarzyszenia nie będzie. Gdy powstanie stowarzyszenie, będziemy mu zwracać środki w wielkości takiej, jaka jest przewidziana, proszę Państwa, w subwencji, ale nic poza tym. Dokładamy do szkoły w Rydzowie ponad subwencję. No myślę, że do końca roku to będzie sporo, ponad 200 tysięcy. Natomiast, proszę, i to byłaby wówczas oszczędność. Natomiast, proszę Państwa, gdyby nie powstało stowarzyszenie, to będzie nieco inna sytuacja. Dzieci, decydujemy się, wskażę taką szkołę dla Rydzowa i obwód byśmy wtedy połączyli z Książnicami. I wówczas zabezpieczymy dojazd wszystkim dzieciom. Praktycznie to, co wcześniej powiedziałem, to podtrzymuję. Rydzów jest wsią rozłożoną w wielu kierunkach i podtrzymuje to, że dojazd byłby, proszę Państwa, praktycznie z dróg spod domu. I to jest taka rzecz. Proszę Państwa, i dojazd byłby oczywiście dogodny, zorganizowany w dwóch turach rano i w dwóch turach wieczór, znaczy po południu, dostosowanych do potrzeb rodziców. I proszę Państwa, wydaje mi się, dojazd nie powinien stanowić tu problemu. Czas dojazdu z Książnic do Rydzowa w najgorszym przypadku to jest 20 minut. A wydaje mi się, że spokojnie 15 się zmieści. Kolejna sprawa. Szanowni Państwo, to jest pytanie, co z tymi środkami. Widzicie Państwo, że są różne potrzeby. Dofinansowujemy chociażby ścieki, ileś tam groszy na metr sześcienny. Dofinansujemy transport zbiorowy, MKS-y. O tym jest tu dyskusja i debata, czy proszę Państwa te MKS-y będziemy dofinansowywać, czy nie. Dofinansowujemy, proszę Państwa, wiele różnych rzeczy w gminie. I teraz, proszę Państwa, szukają pieniędzy na sport, szukają pieniędzy na inwestycje. I w tym przypadku trzeba sobie zawsze zadać pytanie, czy i jak długo udźwigniemy dofinansowywanie tych pozostałych rzeczy, nie robiąc pewnych racjonalnych ruchów. I nieraz trzeba to pytanie powtórzyć, proszę Państwa, w takiej materii. Czy, proszę Państwa, musimy płacić za wszystkie takie wydatki bieżące, czy nie ma gdzieś konieczności zaoszczędzenia? Czy to zaoszczędzenie jest możliwe z optymalizowaniem, proszę Państwa, zarazem skutków? Wiadomo, że jeżeli nie puścimy na przykład MKS-ów, skutki będą takie, że ludzie będą niezadowoleni na przykład, proszę Państwa, w całej gminie. Ja sądzę, że jeżeli dokonamy likwidacji szkoły, to nie zabieramy ludziom oferty edukacyjnej, oświatowej. Zostawiamy tą ofertę w innej szkole.
i staramy się, żeby ta oferta była najlepsza. Żeby również usługa dla tego dziecka, usługa ze strony gminy była na najwyższym poziomie. Tak to, proszę Państwa, można by powiedzieć. Również są sytuacje tego typu, że musimy się zastanawiać nad różnymi innymi rzeczami, o które Państwo tu wnioskujecie. Wnioskujecie Państwo nieraz o wiele drobnych inwestycji, których jest trudno dzisiaj spiąć. Ja jestem świadom tego i to ta świadomość mi jeszcze się podkreśliła, utwierdziła, kiedy żeśmy dyskutowali o podatkach na terenie gminy. O niewielkiej stawce wzrostu, które zaproponowałem. 3%, czyli to jest, można powiedzieć, regulacja w stawce inflacji, nawet mniej. Ile to wywołało na komisjach, proszę Państwa, debat i dyskusji. Dyskusje były o 1 grosz nawet. Proszę Państwa, i teraz jest pytanie tutaj, pytanie ekonomiczne. Czy my chcemy mieć usługi takie jak w mieście, a płacić podatki przez pół? Ale czy my mamy strefę ekonomiczną? Czy nas na to wszystko stać? Czy damy radę to wszystko utrzymać? To jest też takie, proszę Państwa, podstawowe pytanie, które się rodzi, pytanie generalne, poważne pytanie, które się rodzi, proszę Państwa, przy okazji szkoły w Rydzowie. Ja powiem Państwu, że w związku z tym, że gdyby doszło do likwidacji szkoły w Rydzowie, oczywiście będę chciał tą społeczność Rydzowa w jakiś sposób zmobilizować do działania też. Będę chciał, proszę Państwa, żeby poczynić pewne inwestycyjne sprawy w Rydzowie. Mam złożone wnioski, mamy złożone jak na wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i do Regionalnego Programu Operacyjnego. One są w części w fazie oceny. I proszę Państwa, pozwoliłyby one zmodernizować dotychczasowy budynek komunalny, który był w lepszym stanie, ale w ostatnich czasach nie było zbytnej aktywności i tam środowisko, proszę Państwa, troszeczkę ten budynek, można powiedzieć, pozostawiło samemu sobie. Pewne rzeczy będziemy chcieli zrobić. Poprawić również dostępność komunikacyjną wsi Rydzów, żeby, proszę Państwa, ją czynić bardziej atrakcyjną. Bo mamy taką wieś, gdzie nie ma szkoły. To jest pytanie, nie ma szkoły, nie ma duszy wsi. Znaczy taki argument jest. Ale mamy Wolę Chorzelowską, która się świetnie rozwija. I może szukajmy tym sposobem szansy dla Rydzowa. Szansy, proszę Państwa, w postaci pewnego doinwestowania i, proszę Państwa, poprawienia jakości komunikacyjnej, udoskonalenia, proszę Państwa, tej infrastruktury, która tam jest. Wydaje mi się, że to da większą szansę na rozwój miejscowości. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Chwileczkę. Szanowni Państwo, ja może odczytam pisma, które skierowali do Wysokiej Rady przedstawiciele życia politycznego naszego powiatu. 'Szanowny Panie, to jest pismo od europosła Tomasza Poręby. Znaczy, nie wiem, no Państwo dostali, ale może sołtysi, czy Państwo obecni na sali będą chcieli usłyszeć, co do nas piszą parlamentarzyści. Niech Pan przeczyta, bo będziemy się rozbijać. Szanowny Panie, jestem bardzo mocno zaniepokojony powrotem sprawy likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Na najbliższej sesji Rady Gminy znów ma zostać podjęta uchwała intencyjna w tej kwestii. Po raz kolejny rodzice stoją przed problemem zamknięcia jedynego tutejszego ośrodka edukacyjno-kulturalnego. Choć jak wiemy, jeszcze niedawno próba likwidacji placówki w Rydzowie została odrzucona i uznana przez większość Rady Gminy za niezasadną. Po niespełna pół roku znów wracamy do punktu wyjścia. Rodzice z wielkim niepokojem i bezsilnością patrzą na działania samorządu, zwracając się o pomoc również do mnie. Wójt gminy w ramach usprawiedliwienia swoich poczynań mających na celu zamknięcie placówki przedstawia ponownie czynniki ekonomiczne, pomijając pozostałą większość będącą za szkołą.
Takie działania należy uznać za całkowicie bezzasadne. Nie biorą one pod uwagę olbrzymich strat, które czekają mieszkańców Rydzowa po likwidacji szkoły. Ilu nauczycieli i pracowników szkoły straci pracę? W ilu rodzinach pogorszy się sytuacja materialna w związku ze wzrostem kosztów związanych z edukacją dzieci? Ile dzieci zostanie wyrwanych ze swojego środowiska, ze swojego rodzinnego środowiska, swojej szkoły i trafi do większych zbiorowisk, w których mogą się nie odnaleźć? Rydzów jest małą miejscowością, w której szkoła stanowi główny czynnik rozwoju. Zatem czy jej likwidacja nie spowoduje zahamowania rozwoju społecznego, czy nie straci na swojej atrakcyjności? W działaniu wójta można zauważyć jego determinację, która ma na celu ostateczne zamknięcie szkoły. Brak tu racjonalności, gdyż nie ma możliwości rzetelnie ocenić sytuacji funkcjonowania placówki po upływie zaledwie 2 miesięcy. Negatywna informacja o planowanym zamknięciu szkoły już na wstępie roku szkolnego podcina skrzydła pedagogom i rodzicom na rzecz jej dalszego działania. Oni sami w związku z sytuacją sprzed wakacji podjęli działania na rzecz wsparcia samorządu i placówki. Powstałe w tym celu Stowarzyszenie Futuris wspiera działanie szkoły, odciążając finansowo i organizacyjnie gminę. Apeluję do Państwa o rozważenie nieodwracalnych szkód, jakie wyrządzi zarówno edukacji, jak i wymiarze społecznym zamknięcie tej placówki. Bardzo proszę Państwa o niepopieranie jakichkolwiek projektów zmierzających do zamknięcia szkoły w Rydzowie. Liczę, że działania podjęte na początku tego roku przez Radę Gminy w stosunku do szkoły w Rydzowie nie były chwilowe i jednocześnie wyrażam nadzieję, że zostanie znalezione rozwiązanie pozwalające na dalsze funkcjonowanie tej placówki. Z wyrazami szacunku, Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego. Skierował również do nas pismo senator Rzeczpospolitej Polskiej Władysław Orty, przewodniczący Rady Gminy, Rada Gminy Wiejskiej Mielec. Szanowni Państwo, kierując się przede wszystkim dobrem dzieci szkolnych, apeluję do władz samorządowych o zaniechanie planów likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie, funkcjonującej nieprzerwanie od 1911 roku. Jest to pierwsza szkoła wspólna dla dzieci z Grzybowa i Rydzowa. Funkcjonowała właśnie od tego roku i mieściła się w domu prywatnym w Grzybowie. Mieszkańcy obu wsi zabiegali o kupno drugiego budynku na szkołę. W roku 1946 na placu szkolnym wybudowano drewniany barak, w którym mieściły się 4 sale lekcyjne. W 1997 roku dzięki przychylności ówczesnych władz samorządowych udało się rozpocząć rozbudowę szkoły. Sama miejscowość Rydzów jest nieduża i niezamożna. Likwidacja tej placówki to praktycznie odebranie wsi duszy głównego centrum kulturalnego. Przesłanki, jakimi kierują się władze gminy w planie likwidacji szkół, nie uwzględniają w szczególności w małych środowiskach wiejskich roli tych ośrodków edukacyjnych w życiu kulturowym. Otóż stanowią one bardzo często centrum życia kulturalnego lokalnych społeczności. Szkoła powinna nadal funkcjonować, gdyż jest miejscem szczególnie ważnym dla mieszkańców Rydzowa. Od wielu lat odbywają się tu wszelkiego rodzaju uroczystości upamiętniające najważniejsze wydarzenia i rocznice wpisane w historię naszej ojczyzny i narodu, jak również w uroczystości o charakterze lokalnym. Działalność edukacyjna od lat prowadzona jest na wysokim poziomie, o czym świadczą uzyskane bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagrody i puchary zdobywane przez uczniów w zawodach i konkursach międzyszkolnych. Z całą mocą pragnę podkreślić, że argumenty ekonomiczne nigdy nie mogą przeważać nad możliwością dobrej edukacji dzieci i młodzieży zagwarantowanej przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego uważam, że trzeba szukać drogi porozumienia i trzeba rozmawiać nad przyszłością tej szkoły. Trzeba szukać dobrego rozwiązania. W lutym 2012 roku w ramach konsultacji społecznych przeprowadzone zostały rozmowy z udziałem władz samorządowych, parlamentarzystów, Prawa i Sprawiedliwości, nauczycieli i mieszkańców. Szkołę udało się wówczas uratować dzięki determinacji władz samorządowych oraz lokalnej społeczności, którzy chcą rozwoju tej szkoły. Uważam, że radni mają reprezentować nie tylko interes partyjny, ale przede wszystkim opinię wspólnot lokalnych, skąd zostali wybrani. Dlatego też będę popierać uzasadnione działania protestacyjne. Wyrażam nadzieję i apeluję do władz samorządowych gminy wiejskiej Mielec o ponowne przeanalizowanie wszystkich argumentów
kierując się przede wszystkim dobrem dzieci szkolnych, proszę o zrezygnowanie z planów likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Z poważaniem, Władysław Ortyl. Kolejnym pismem, które wpłynęło do Rady, jest pismo od posła Krzysztofa Popiołka. Panie Przewodniczący, Radni Rady Gminy Mielec, Panie Wójcie. W ostatnich dniach przyszli panowie do mojego biura poselskiego, ponownie, przepraszam, do mojego biura poselskiego przedstawiciele rodziców dzieci uczących się w szkole podstawowej w Rydzowie z prośbą o wsparcie ich działań na rzecz ochrony, obrony ich szkoły przed likwidacją. Kolejny raz w tym roku rodzicom, dzieciom i nauczycielom tej szkoły fundowane są stresujące przeżycia z tego samego powodu. Widma likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. 16 lat temu odpowiedzialność za jeden z najważniejszych etapów życia młodego człowieka, jakim jest nauczanie podstawowe, została przekazana samorządom lokalnym. Wydawało się wtedy rządzącym w Polsce, że to krok we właściwym kierunku, że władza lokalna, jakim jest Rada Gminy, wójt wybierani przez swoich mieszkańców będą lepiej rozumiały ich potrzeby niż ta władza z dalekiej Warszawy. Patrząc na to, co dzieje się w ostatnim roku w gminie Mielec, wydaje się, że to był błąd. Nie muszę nikomu z mieszkańców miejscowości Rydzów czy innym tłumaczyć, że decyzja w tej sprawie spoczywa w głowach i rękach tych osób, których wybraliście, czyli radnych gminy Mielec. Początkiem roku 2012, gdy rozgrywała się tragedia szkół podstawowych w Rydzowie i Złotnikach, przekazałem Państwu apel, gorącą prośbę o dogłębne przeanalizowanie skutków podejmowanych decyzji. Otrzymałem od pana wójta pewną odpowiedź, w której proponował rozwiązanie, aby 15 posłów przegłosowało większość koalicji rządzącej, czyli ponad 230 posłów. Z pełną świadomością nie odpisałem, bo to nie jest istotne, czy tekst był obraźliwy, czy nie, bo najistotniejsze jest dobro dzieci. Tak się składa, że nie da się wyjechać z Mielca, nie przemieszczając się przez którąkolwiek z miejscowości tworzących gminę Mielec. Zawsze z podziwem spoglądam na wasze zadbane podwórka i piękne domy. Wzdłuż tych dróg usytuowane są liczne firmy. I jest rzeczą dla mnie wielce niezrozumiałą, że tak bogata gmina nie potrafi utrzymać szkoły w Rydzowie. Sam przez kilkanaście lat byłem samorządowcem. I mnie nie trzeba tłumaczyć, czy coś się da, czy coś nie da zrobić. Proszę mi wybaczyć teraz ten ton, ale to jest naprawdę wstyd, żeby dysponować takimi atutami, jakie ma w rękach gmina Mielec, a nie można było znaleźć pieniędzy w inny sposób niż tylko poprzez zamykanie szkół. Przecież tak potrafiłby zrobić dosłownie każdy. A przecież wy zostaliście wybrani jako najlepsi mieszkańcy waszej gminy. Proste oszczędzanie nie jest jakimś wybitnym osiągnięciem. Osiągnięciem jest pomnażanie dochodów gminy. Obecnie sprawujący władzę w Polsce nie dostrzegają problemu małych szkół i naliczają subwencję oświatową, nie wchodząc w szczegóły, dla wszystkich szkół w taki sam sposób, tych dużych i tych małych. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie zgłaszał w Sejmie stosowne poprawki, które w sposób bezmyślny były odrzucane przez większość parlamentarną PO-PSL. Pozostaje zatem nadzieja w was radnych, abyście cierpliwie przeczekali czas tej władzy, bardzo trudnej dla Polski. Przecież kiedyś musi nastąpić zmiana rządzących na takich, którzy będą z większą wrażliwością rozwiązywać ludzkie sprawy. Mam nadzieję, że podobnie jak 12 kwietnia 2012 roku, szanowni państwo radni, odrzucicie uchwałę zmierzającą do likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie i szkoła nadal będzie mogła kształcić przyszłe pokolenia. Pozostaję z wyrazami szacunku, Krzysztof Popiołek, poseł na Sejm. Szanowni państwo, i jeszcze jedno pismo. Apel do władz gminy Mielec w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Szanowni państwo, radni Rady Gminy Mielec. W ostatnich dniach zgłosili się do nas przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Rydzowie z prośbą o wsparcie ich działań na rzecz obrony szkoły przed likwidacją. Tak samo jak w lutym bieżącego roku udzielamy rodzicom pełnego poparcia w ich działaniach oraz stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie.
Jesteśmy świadomi kłopotów finansowych samorządów spowodowanych niskim poziomem subwencji oświatowej, ale to nie może być argumentem decydującym o przyszłości szkoły oraz o przyszłości dzieci do niej uczęszczających. Władze gminy Mielec powinny jeszcze raz bardzo dokładnie przeanalizować skutki, jakie decyzja o likwidacji za sobą niesie, tak dla dzieci, jak i również dla mieszkańców miejscowości Rydzów. Placówki oświatowe w małych miejscowościach są jedynymi centrami kultury oraz miejscem, które integruje społeczność lokalną. Nie zapominajcie Państwo o tym, że dla dzieci uczących się obecnie w tej szkole zmiana placówki będzie dużym stresem oraz że wiele tych dzieci nie odnajdzie się w nowym środowisku. Warto, Szanowni Państwo Radni, jeszcze raz przemyśleć, czy dla kilkunastu tysięcy złotych możliwych, choć niepewnych oszczędności warto fundować dzieciom stres, niepewność czy lęk. Poddając to w Waszej rozwadze, liczymy, że jeszcze raz obronicie szkołę podstawową w Rydzowie przed bardzo niedobrym pomysłem jej likwidacji. Fryderyk Kapinos, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Waldemar Barnaś, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Powiatu Mieleckiego. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Panie radny, może oddamy głos mieszkańcom Rydzowa, prosili mnie przed sesją. Dobrze? Bardzo proszę. Likwidacja szkoły, jedynego ośrodka kultury, jest dla nas nie do zaakceptowania. Sytuacja ta powtarza się po raz kolejny. Znów musimy udowodnić, że nie jesteśmy gorsi od innych. Nie mamy chodników, kanalizacji, gazu ziemnego i MKS-u. Jedyne, co mamy i jest naszą dumą, to właśnie szkoła. Nasze dzieci osiągają dobre wyniki w nauce. Zdobywają nagrody w konkursach na wszystkich, nawet najwyższych szczeblach wojewódzkich. Co roku wójt gminy Mielec nagradza najlepszego z uczniów. Bez problemu radzą sobie w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Poziom nauczania jest wysoki, mimo klas łączonych. Nie mamy zastrzeżeń do pracy nauczycieli. Niech nikt nie zmienia tego, co jest dobre. A zmiany, które są proponowane, nie przyniosą pożytku, wręcz przeciwnie. Dzieci niechętnie podejmą naukę w innej szkole, niektóre tylko na rok, a później znów zmiana. Ile razy będą zmieniać szkołę? Za każdym razem pojawi się problem przystosowania. Stracą zapał do nauki, a przede wszystkim będą nierówno traktowane w zestawieniu z innymi uczniami. Zostaną nazwani obcymi. Dlaczego ktoś chce szkodzić dzieciom? Od września 2012 roku do klasy 0 obowiązkowo pójdą czterolatki. Zapewnijmy im bliskość rodziny. Budynek szkoły widzą na co dzień, są do niego przyzwyczajeni. Pozostawmy ich w znajomej okolicy, ułatwi im to rozłąkę z rodzicami. Szkoła zastępuje rodziców. Dlaczego ma to być obca szkoła w innej miejscowości, oddalona o kilka kilometrów? Taka odległość jest nie do przejścia na piechotę dla kilkulatka. Czy ciągle ma być skazany na przejazd autobusem? A co z dziećmi, które źle znoszą podróż, a niektóre wręcz boją się wielkich autobusów? Niewielka odległość szkoły od domu jest bardzo ważna. Szczególnie w przypadku nagłego zachorowania, łaku, strachu czy tęsknoty. Rozumiemy, że wszystko kosztuje. Dlatego też drobne remonty rodzice wykonują sami. Szkołę budowano społecznie. Teraz się o tym zapomina. Nie liczy się to, że dzięki ogromnej pomocy ludzi budynek jest odremontowany. Może jeszcze przez długie lata służyć i tętnić życiem tak, jak obecnie. Mieszkańcy są zadowoleni ze szkoły.
dbają o budynek w swojej miejscowości, nie będą tego robić w innej wsi, o ile w ogóle poślą do niej swe dzieci. Szkoła pozyskała pieniądze z wynajmu sali gimnastycznej, co wystarczyło na częściowe pokrycie bieżących wydatków. Organizowane są warsztaty artystyczne dla mieszkańców Rydzowa, okolicznych miejscowości i wszystkich chętnych. Sprzedaż prac wykonanych społecznie przyniesie kolejne pieniądze. Koło gospodyń wiejskich i Stowarzyszenie Oświatowe Futuris są po to, aby szkole pomagać. Wspieramy się i zgodnie współpracujemy dla jednego celu. Szkoła podstawowa w Rydzowie powinna istnieć jako gminna, ponieważ jest jedynym miejscem spotkań. To ośrodek bezpieczeństwa i spokoju. Uczniowie są zadowoleni i pełni chęci do nauki. Dzieci nie stracą czasu na dojazd, lecz wykorzystają go na odpoczynek w domu. Mało liczne klasy, obecnie najmniej liczna klasa jest 6-osobowa, sprzyja indywidualnej pracy, dostrzeganiu indywidualnych problemów czy kłopotów, umożliwia dokładne poznanie zainteresowań i zdolności ucznia, a także ich rozwój. Dzieci czują się bezpiecznie, ponieważ wszyscy się znają. Na przerwach dzieci są pod ciągłą obserwacją nauczycieli i nie dochodzi do awantur czy bujek. Po zajęciach uczniowie mają zapewnioną opiekę świetlicową, a nauczyciel nie pobiera za to wynagrodzenia. Uczniowie wraz z rodzicami chętnie pomagają niepełnosprawnym. Przed uczniami i szkołą otwierają się nowe, lepsze możliwości rozwoju poprzez unijne projekty pod patronatem gminy. Dzięki realizowanym projektom szkoła posiada doskonałe i nowoczesne sprzęty, bazę dydaktyczną oraz pomoce naukowe. Czy teraz ma to być zniszczone? Gdzie oszczędność? Gdzie dbałość i podziękowanie za trud włożony w zdobycie tego wszystkiego? Nie marnujmy nic, lecz pozostawmy uczniom. Niech się dalej cieszą i rozwijają. Przecież zależy nam na mądrej młodzieży. Szanowni radni, przed wami bardzo trudna decyzja do podjęcia. Zlikwidować czy nie zlikwidować? Zlikwidować, czyli utrudnić start w nauce najmłodszym i poważnie zaszkodzić rozwojowi wsi. W ostatnich latach większość młodych małżeństw osiedliła się tu, w Rydzowie i okolicznych wioskach, właśnie ze względu na szkołę oraz przyjazne, miłe i spokojne otoczenie. Czy to jest nieważne? Przecież bez szkoły wieś się wyludni. Dzieci rozejdą się po innych szkołach, innych gminach, a to zaszkodzi również gimnazjum w Woli Mieleckiej, ponieważ uczniowie ze szkoły w Rydzowie nie zasilą już szeregów tamtejszych gimnazjalistów. Mamy nadzieję, że dobro dziecka będzie ponad wszystko. Wierzymy, drodzy radni, w wasz zdrowy rozsądek i racjonalne myślenie. Prosimy o podjęcie własnej decyzji poprzedzonej gruntownym poznaniem sprawy. Uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej w Rydzowie w wielkim napięciu czekają na werdykt. I mają nadzieję, że będzie to radosna wiadomość dla nich, rodziców, mieszkańców Rydzowa, Grzybowa, Rudy, Poddeszan, absolwentów i przyszłych uczniów tej szkoły. Mieszkańcy, do apelu dołączam podpisy i przekażę na ręce pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo, pani przedstawiciel rodziców. Proszę, pani dyrektor, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzowie apeluję o zaniechanie likwidacji naszych placówek. Ja
wiem, że dzieci zarówno ze szkoły, jak i dzieci od wielu lat tworzą piękną wspólnotę. Jeżeli ta szkoła zostanie zlikwidowana, to po prostu tej wspólnoty już nie będzie. Nasza szkoła na bardzo wysokim poziomie funkcję wychowawczą, dydaktyczną, profilaktyczną i kulturalną. Nasi uczniowie piszą egzaminy zewnętrzne na wysokim poziomie. Do naszej szkoły uczęszczają dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. I oni też piszą sprawdziany i piszą na bardzo wysokim poziomie. Posiadają bardzo wysokie wyniki. Najczęściej są to najwyższe w skali stanowej, czyli 7, 8 i 9 stan. Więc w naszej szkole pracuje się zarówno z dziećmi zdolnymi, jak i z dziećmi, które mają jakieś specyficzne trudności w nauce. Nasi uczniowie osiągają sukcesy i może przytoczę tylko te z 2012 roku. I tak, Monika Pająk zajęła 13 miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym. Nasz uczeń Michał Pogoda jest finalistą wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego. Nasza uczennica Agnieszka Siuda zakwalifikowała się do rejonowego etapu wojewódzkiego konkursu z przyrody. Nie będę wymieniać wszystkich sukcesów, jakie osiągają nasi uczniowie na szczeblu powiatowym i gminnym. Zapraszam do obejrzenia strony naszej szkoły, gdzie na bieżąco informujemy i chwalimy się naszymi sukcesami i wydarzeniami z życia naszej szkoły. Nasza szkoła w chwili obecnej jest jedną z najnowocześniejszych placówek. Wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Wykorzystujemy na lekcjach najnowocześniejszą tablicę interaktywną. Wykorzystujemy na lekcjach najnowocześniejsze oprogramowanie do nauki języka angielskiego w klasach 1, 3 i 4, 6. Zakupiliśmy za kilka tysięcy złotych najnowocześniejsze zasoby multimedialne do nauczania matematyki, przyrody, informatyki i techniki. I zakupiliśmy mnóstwo najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu unijnego Szansa na lepsze jutro, program rozwoju podstawowej w Rydzowie, który kończy się w lipcu 2013 roku. Pomimo, że nie otrzymaliśmy ani jednego komputera z tego projektu, który teraz jest realizowany przez naszą gminę, czyli przez internet do kariery w gminie Mielec, przez co bardzo ubolewam i jest mi przykro. Chciałabym prosić Wysoką Radę, ażeby wziąć przede wszystkim pod uwagę dobro dzieci. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Mariusz, proszę bardzo, pan Daniel Pogoda. Mariusz, najpierw goście, dobrze? Tutaj wchodzę z głowy, to właściwie nie chcę zagłosować, chciałbym wrócić na jedną uwagę, do jednej rzeczy się odnieść. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten apel nasz jest podparty wieloma podpisami. To jest około 200, nie wiem dokładnie, ale około 200 osób poparło protest. Przy czym nie zdążyliśmy do wszystkich dotrzeć, bo czasu mieliśmy mało. Państwo radni jesteście jakby przedstawicielami również naszymi. To nie jest tak, że każdy jest z swojego środowiska. Również naszymi przedstawicielami. Jeżeli głos 200 osób to jest słaby głos, no to w jaki sposób realizujecie wnioski mniejszej grupy ludzi? Również nie wiem, czy w waszych środowiskach jest rzeczywiście takie silne parcie na to, żeby na przykład zlikwidować, czy jakbyście zrobili konsultację społeczną u siebie i zapytali swoich mieszkańców, czy naprawdę jest taki wielkim interesem likwidowania szkoły w Rydzowie, czy jeżeli rzeczywiście ten budżet gminy będzie nieco mniejszy na inwestycje, czy naprawdę każdy z nich osobiście odczuje tak strasznie, czy być może jest parcie, ale pewnej grupy, która właściwie pewnych grup małych, które może widzą tylko swój własny interes. Ja apeluję o to, żeby jednak wziąć pod uwagę to, że jednak dość duża grupa. Chciałbym się też odnieść do tego, co powiedział pan wójt. Otóż utrzymanie szkoły w Rydzowie jest również interesem dorosłych. Nie tylko dzieci. Chodzi bardzo przede wszystkim o dzieci, ale dla nas to jest też interes. My mamy ośrodek kultury, w którym rzeczywiście działamy. I działaliśmy od zawsze. Pragnę przypomnieć, że już dawno robiliśmy festyny w Rydzowie, w tych jeszcze inne szkoły rzeczywiście o tym tylko myślały i były bardzo huczne. I mieliśmy bardzo wielu przedstawicieli razem od posłów różnych z naszego środowiska i przedstawicieli naszego środowiska. Więc
Nie, także nie jesteśmy bardzo aktywni, utrzymujemy, staramy się pomagać w szkole. Mamy swój kościół, który właściwie praktycznie utrzymujemy z naszych składek sami. Chcę powiedzieć, że w ostatnich kilku latach, dokładnie 4 czy 5 lat, myśmy potrafili zebrać kwotę około 35-40 tysięcy na remonty tam, więc proszę się pochwalić takimi osiągnięciami. Proszę nie mówić, że my jesteśmy nieaktywni, że ktoś potrzebuje nas aktywizować, bo my jesteśmy aktywni i żadna remiza, żaden dom ludowy nie zastąpi tego, co robi szkoła. O tym nawet nie mowa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Mariusz Kawalec, radny z Woli Mielecki. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni goście. Stajemy dzisiaj po raz drugi w tym roku przed bardzo trudną sytuacją dotyczącą akurat nie tej samej szkoły. Wysłuchując tego, co mówił pan wójt, po raz kolejny chciałbym zwrócić Wysokiej Radzie uwagę na to, że coś się nam przedstawia, pan wójt nam coś przedstawia, my, pochylając się nad jakimś tematem, dokonujemy jakiegoś wyboru. Potem i tak to wszystko okazuje się, że w życiu wyszło inaczej. Był temat likwidacji podnoszony na początku roku, końcem tamtego roku. Mówiono, że ta likwidacja nam przyniesie oszczędności. Dzisiaj usłyszeliśmy, że oszczędności nie ma, bo te pieniądze zostały wpompowane w oświatę dalej. Więc zamknęliśmy szkołę w Złotnikach i nie mamy oszczędności, o których pan wójt nas wcześniej zapewniał, że to mają być oszczędności. Wysoka Rado, dziwi mnie też fakt, że o tej likwidacji tej szkoły jako radny dowiedziałem się z materiałów, które dostałem 7 dni przed sesją. Przedtem, jak przystępowaliśmy do tematu likwidacji, ten temat był jakoś szerzej omawiany. Jako radni dostaliśmy wiele materiałów. Dzisiaj cały materiał, który dostaliśmy, to jest dwie kartki. Wczytując się w ten materiał, który dostaliśmy na sesję, no to na przykład jest tabelka, która dotyczy liczby dzieci urodzonych w Rydzowie w latach 2006-2011, gdzie w tej tabelce no, widzimy od 2008 roku pewien wzrost i stabilność w stosunku do poprzednich lat. Ale co? Tabelka mówi nam, pokazuje nam fakty, natomiast jednak jest jednak zdanie. Fakt urodzenia dziecka w obwodzie nie świadczy o tym, że dzieci te podejmują naukę w tej szkole. A oczywiście, że nie świadczy, ale to w żadnej miejscowości nie ma takiej gwarancji. Już to zdanie tak jakby próbuje podważyć jakieś argumenty, fakty. Potem przechodząc do następnego, do następnych punktów treści, którą zajmuje ta informacja, czytamy zdanie. Na tym tak ważnym etapie podejmowane działania będą konsultowane ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Jak to fajnie, jaka to rada i wójt jest wspaniałomyślny, że będą konsultować. Wiemy, jakie te konsultacje tak naprawdę mają wpływ. Mimo, że opinie są negatywne, szkoła w Złotnikach została zamknięta. Tak wyglądają konsultacje. Przechodząc dalej do treści, która jest w tym piśmie, w tej naszej informacji, możemy przeczytać zdanie. Rada gminy zgodnie z prośbą mieszkańców odstąpiła na jeden rok szkolny z zamknięciem szkoły podstawowej w Rydzowie ze względu na realizację programu finansowego. Wysoka Rado, jaka ta rada, jaki pan wójt był wspaniałomyślny i odstąpił? Nikt nie odstąpił, szkoła poszła pod topór, było głosowanie, w którym szkoła nie została zamknięta. To nie jest wspaniałomyślne odstąpienie. Więc to też jest takie zdanie mocno naciągane, które ma pokazać wspaniałomyślność. Jacy to wszyscy jesteśmy dobrzy. Możemy też przeczytać zdanie, warte podkreślenia jest, że likwidacja publicznej szkoły podstawowej w Złotnikach w 2012 roku nie oznaczała fizycznej likwidacji szkoły, ponieważ od 1 września prowadzenie społecznej szkoły podstawowej wraz z nowo utworzonym przedszkolem z sukcesem podjęło się Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Złotnikach. Nie wiem, czy po 3 miesiącach działania stowarzyszenia my możemy mówić o sukcesie i mam nadzieję, że pan Kumorek nam powie, jaki to sukces i jakie to szczęście spotkało Złotniki, że ma tą społeczną szkołę. Przechodząc do kolejnego materiału, Wysoka Rado, jaki otrzymałem już na komisji, no to z tego materiału mamy taką tabelkę, z którego widać, że najmniejsza szkoła jest w Chrząstowie i przynosi ona dla
gminy największe obciążenie, bo dopłata do tej szkoły jest 210 tysięcy. Gdzie do Rydzowa dopłacamy 164 tysiące. Do szkoły w Książnicach dopłacamy 145 tysięcy. A więc mamy, tak widząc, trzy szkoły, które nadwyrażają nasz budżet, z czego, tak jak mówię, najbardziej i najmniejsza szkoła jest w Chrząstowie i najbardziej obciąża nasz budżet. Jeżeli my przyjmiemy politykę oszczędzania, to wypadałoby te wszystkie trzy szkoły zamknąć. Wtedy moglibyśmy mówić, że coś zaoszczędzimy. Tylko czy to jest taka polityka, że my musimy na wszystkim wszystko oszczędzać i zamykać? Bo jeżeli Wysoka Rado tak, to ja powiem, że takie dwie szkoły pochłaniają budżet na przykład mniejszy niż myśmy przeznaczyli na Strażę Pożarną na 2013 rok. Więc pytanie, na Straże się znalazły, to mam brać? W budżecie na 2013 rok na Straże Pożarną jest ponad 450 tysięcy. Z tego tam 130 coś jest w ramach Funduszu Sobieskiego, ale ponad 330 tysięcy to jest de facto na OSP. Więc na OSP pieniądze są, ale szkoły trzeba zamknąć. Jeżeli jest trudna sytuacja, to myślę, że również tam by należało szukać oszczędności. Panie wójcie, też podkreślę jeden fakt, że szkoła w Rydzowie pochłoniła jak na razie budżet niewiele większy niż pańskie roczne pensje. Ja nie rozumiem w takim razie, dlaczego likwiduje się szkołę w Rydzowie, a nie w Chrząstowie, jeżeli patrzymy o względy ekonomiczne. Drodzy Państwo, chciałbym zwrócić jedną uwagę. Uwagę też na fakt taki, który już tu był w sumie poruszony. Rydzów przez lata ani metra chodnika, ani kanalizacji dopłacał do ścieków ludzi z drugiej strony Wisłoki, między innymi tych szkół, do których też dotujemy po drugiej stronie. I czy my teraz mamy ich pozbawiać tej ostatniej, ich jakiejś oazy? Nie wydaje mi się, że to jest taki sposób, żeby jedną wieś pozbawić wszystkiego, bo to nie będzie równe traktowanie. Czy teraz my też te szkoły na siłę musimy likwidować? Czy te 450 tutaj, jak wychodzi mniej więcej, czy tam troszkę więcej tysięcy, ponad 500 tysięcy, jak dokładamy do tych szkół, przy skali budżetu 36 milionów dochodów. 36 milionów mamy zaplanowanego dochodu w tym budżecie, a my tutaj na razie według tej tabelki dokładamy tam coś ponad 500 tysięcy do tych szkół. Ja mam nadzieję, że na przykład radny z Chrząstowa wypowie się, czy chciałby zamykać szkołę w Chrząstowie. Czy to do tego stopnia musimy doprowadzać te cięcia w oświacie, aż wytniemy te wszystkie szkoły? Bo ja jestem akurat z takiej miejscowości, że jeżeli bym patrzył przez interes zysków, to ja bym chciał, żeby te wszystkie szkoły znikły, bo wtedy ja może jako mieszkaniec z Woli Męskiej miałbym większe pieniądze w budżecie do wyciągnięcia na swojej miejscowości. Ale broń Boże, nie chcę kosztem, takim kosztem społecznym budować u siebie inwestycje. Wysoka Rado, jeżeli mówimy o oszczędnościach, chciałbym zwrócić też uwagę, że te nie wszystkie oszczędności wychodzą nam tak dobrze. Mamy przykład oszczędności, jakie zrobił wójt na ogłoszeniu przetargu na dowóz osób niepełnosprawnych. Do dzisiaj ta sprawa, nie wiem, czy się, jak się fajnie zakończyła, ile czkawką się to odbijało, więc nie wiem, czy to wszędzie ta oszczędność jest aż tak priorytetowa. Czy nie ważne są inne koszty społeczne, bo podkreślę, że nie jest sztuką, panie wójcie, rządzić przez podnoszenie podatków, przez próbę dokładania kolejnych opłat typu opłata adiacencka, jak już drugi raz pan próbował radnym odrzucić przyjęcie takiej uchwały. Możemy zaciągać kredyty, tylko też sobie musimy zdawać sprawę, że na dzień dzisiejszy obsługa długu już nas kosztuje 620 tysięcy, więc to nie jest sztuka, że tak, będziemy tylko ciąć koszty przez szkoły, przez takie rzeczy, a będziemy podnosić podatki, wprowadzać dodatkowe opłaty, zadłużać się. No wtedy ja nie wiem, dokąd to społeczeństwo taką politykę będzie akceptowało. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani Anna Czerkiec, radna z Rydzowa. Ja chciałabym się odnieść do niektórych problemów, które uzasadnienia projektu uchwały likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie, które nie zostały jeszcze poruszone. Ponieważ tutaj moi poprzednicy wymienili dużo ważnych właśnie argumentów i nie chciałabym ich już powtarzać, a miałam o nich jeszcze też powiedzieć. Chciałabym się może najpierw odnieść do kosztów utrzymania szkoły podstawowej w Rydzowie. Więc od 1 września tego roku w Rydzowie zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Dwoje nauczycieli dyplomowanych z Rydzowa zostało przeniesione do innych szkół. Inaczej został zatrudniony, prawda, również ksiądz. Uczy w szkole macierzystej w Książnicach i po prostu nie obciąża kosztami naszej szkoły, jak to było wcześniej. Więc z tego wynika, że koszty utrzymania szkoły podstawowej w Rydzowie za rok 2012, ponieważ to dopiero funkcjonuje trzeci miesiąc, więc jeszcze nie są tak tutaj wyliczone szczegółowo i nie można mówić na razie o wielkich oszczędnościach, ale po roku te oszczędności będą widoczne i na pewno to będzie to jedna z tańszych szkół, dlatego że po prostu tutaj będą te oszczędności, tak jak powiedziałam. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że likwidacja szkoły podstawowej w Rydzowie przyniesie pozorne oszczędności, też pozorne oszczędności. Dlatego, że tak, efektem będzie zburzenie nam szkoły. Mamy tutaj 60 dzieci, które utrzymuje się tak mniej więcej przez 4 lata na tym samym poziomie i teraz dzieci z likwidowanej szkoły zostaną rozproszone. Parę osób, może jakaś garstka pójdzie do Książnic. Część pójdzie do Rudy, bo do Rudy mamy bliżej niż do Książnic, mamy tylko 5 kilometrów. Dzieci z Grzybowa do Wadowic na pewno nie pójdą, bo do Wadowic mają 7 kilometrów. Najbliżej mają do szkoły w Rydzowie. Więc czy będzie się wtedy opłaciło dowozić 10 albo może mniej dzieci do Książnic, rodziców, których nie będzie stać, żeby własnym środkiem lokomocji dowozić dzieci do innej szkoły, albo też nie pracują? Czy tutaj będą oszczędności? Po prostu tutaj ja widzę straty. Straci również gimnazjum w Woli Mieleckiej. W ostatnim roku szkolnym do Rydzowa uczęszczało 15 uczniów. Z tego 10 uczniów poszło do gimnazjum w Woli Mieleckiej. Dwie uczennice to były też uczennice spoza obwodu. To były uczennice z Rudy, a poszły jednak do Woli Mieleckiej. Więc tutaj, prawda, przyszłościowo tutaj ja też widzę spadek uczniów w gimnazjum w Woli Mieleckiej. Więc tak z tymi oszczędnościami wcale nie wygląda to kolorowo. Tutaj ja też w pewnym sensie, ponieważ jestem radną, więc też wyrażam wolę rodziców i rodzice właśnie nie wyrażają zgody na dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Książnicach ze względu na narażenie ich na trudy dowożenia. Chodzi nam o te najmłodsze dzieci, o te dzieci 5-letnie. Przecież Rydzów od Książnic jest oddalony 8 km, więc dzieci małe znoszą też źle trudy dojazdu. Prawda? Oraz no, wydaje mi się, że zmiana środowiska szkolnego w tym wieku na pewno wpłynie niekorzystnie na ich skutki emocjonalne. Tutaj przykładem mogą być moje dzieci, własne właśnie, które już są dorosłe, ale kiedy zmienialiśmy miejsce zamieszkania i zmieniliśmy szkołę, syn, który wtedy był prawie dorosły, powiedział mi: mamuś, ty wiesz, co ja przeżyłem? Ja zdziwiona pytam, a coś ty takiego przeżył? Przecież ja z trzeciej klasy, prawda, byłem w trzeciej klasie, kiedy musiałem zmienić szkołę. Więc to było dla dziecka poważne przeżycie. I wydaje mi się, że to tak jest naprawdę, tylko trzeba to też zrozumieć. Też obawiam się, że po prostu likwidacja szkoły w Rydzowie spowoduje negatywne skutki też
ekonomiczne w przyszłości. Ponieważ ktoś z moich poprzedników tutaj powiedział, że rzeczywiście do Rydzowa przybywają młodzi ludzie, budują domy. To jest widoczne, tylko trzeba zobaczyć, trzeba przyjść do Rydzowa, zobaczyć, ile tych domów przybyło. Mają dzieci i właśnie takim czynnikiem, który ich sprowadził, to jest szkoła. Bo ja byłam dyrektorem tej szkoły, kiedy przychodzili do mnie zainteresowani kupnem działki i pytali, czy to jest szkoła ośmioklasowa, prawda? To wtedy jeszcze była nawet ośmioklasowa, czy sześcio, i pytali, żebym im tą szkołę pokazała, i po prostu ta szkoła ich przyciągała. I teraz tak. Jeżeli ją zlikwidujemy, Rydzów stanie się miejscowością mniej atrakcyjną. Mniej atrakcyjną. I też będziemy mieć wtedy mniejsze wpływy do podatku, bo nie będzie wtedy, prawda, wpływów od z PIT-u, czy też podatku od nieruchomości. Tak to wygląda. Powiem, że odważę się powiedzieć, że mieszkańcy wsi Rydzów postrzegają zamiar likwidacji naszej szkoły jako dyskryminację naszej miejscowości. Ponieważ gmina Mielec, my zdajemy sobie sprawę, że dopłata do szkoły, jesteśmy za to wdzięczni, bo tak było przez kilka lat, ale do niczego nam gmina więcej nie dokładała. My nie mamy kanalizacji, nie mamy szansy na kanalizację ze względu na położenie, na rozciągnięcie, prawda, wioski. Nie mamy gazu, nie mamy MKS-u i po prostu, i dziwi mnie, dlaczego właśnie budżet gminy próbuje się ratować kosztem naszych dzieci. Dlaczego zabiera się tym, wszystko tym, którzy mają najmniej. To jest dla nas przykre. Dlaczego na siłę wmawia się nam niski poziom szkoły? Przecież myśmy mieli, tutaj pan wójt wspomniał o programie rozwoju szkoły. Więc przed tym programem myśmy mieli ósmy skanin też. Ja już nie chcę dzisiaj, po prostu nie wiem, czy ktoś na sali miałby, prawda, miałby też wyniki staninowe na przestrzeni kilku lat. Myśmy byli porównywalni z innymi szkołami. To prawda, myśmy mieli trzeci stanin, był w jeden taki rok, ale w tym roku test był trudny i trzeci stanin miała też inna szkoła, o której mówi się, nie chcę tutaj wymieniać, która to była szkoła, ale ja też o tym wiem, bo ja siedziałam, tkwiłam w sprawach oświaty, więc jest mi bardzo przykro, dlaczego pan wójt tyle razy, na siłę, z takim uporem, wmawia nam niski poziom nauczania. To nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Sprzeciwiam się, że nasze koronne argumenty, prawda, na poprzedniej sesji zostały wzięte pod uwagę. To nieprawda. To nieprawda. My decyzję o pozostaniu naszej szkoły, o odnowalnym jej działaniu zawdzięczamy tylko tym radnym, którzy po prostu zrozumieli nasze prośby, zrozumieli naszą sytuację i zagłosowali za pozostawieniem szkoły. I dziwię się, że pan wójt mówi dzisiaj o sukcesie szkoły wprowadzonej przez stowarzyszenie po 3 miesiącach. Ja życzę tej szkole sukcesu. Przykro mi jest też, że została zlikwidowana. Ale jeszcze bym nie mówiła tak, prawda, szybko o jej sukcesie. Zwracam się do państwa radnych o podjęcie decyzji, która nie skrzywdziłaby naszych uczniów i naszego środowiska. Dziękuję. Proszę, bardzo proszę, pan Krzysztof Cygan, radny z Chrząstowa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Miałem nie zabierać głosu w tej dyskusji, ale skoro zostałem wywołany przez pana radnego z Woli Mieleckiej, no trudno nie zabrać głosu. Panie radny, gdyby pan śledził ruchy kadrowe i koszty z tym związane, to by pan wiedział o tym, że wysoki etat z Rydzowa przeszedł do szkoły w Chrząstowie, bo pani dyrektor, która jest obecnie w Chrząstowie, przeszła z Rydzowa. Mało tego, została zatrudniona dodatkowa osoba, która prowadzi opiekę świetlicową i stąd wzrosły koszty utrzymania szkoły. Mało tego, przez to, że nie było opieki świetlicowej, 10 do 15 dzieci z Chrząstowa odeszło na przełomie 2 ostatnich lat. Dlatego, bo tego nie było. Nie było opieki dla dzieci. To jest jedno. Pana pomysły odnośnie wszystkich innych działań doprowadziły, między innymi pana działania, doprowadziły do likwidacji gabinetu lekarskiego w Chrząstowie.
Bo dzięki Panu i Panu pomysłom podniesiono stawki na wynajem gabinetów lekarskich. Przecież to Pan był takim promotorem, że lekarzom należy dołożyć. Co dalej jeszcze? Ochrona przeciwpożarowa. Chyba Pan zapomniał, albo Pan żyje w innym powiecie. Bo nie dalej jak 2 lata temu, to Ochotnicze Straże Pożarne wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i z ochotnikami ratowali Pana, nie powiem co, w powodzi. Wie Pan teraz, na co są potrzebne pieniądze potrzebne na OSP? Dziękuję, tyle. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Bardzo proszę, Pan Mariusz Kowalec. Wysoka Rado, ja miałem jeszcze do powiedzieć jeden temat, ale może najpierw odniosę się do tego, co Pan powiedział. Panie Radny, ja tylko jedno słowo. Tak. Prosiłbym merytorycznie zabierać głos na temat likwidacji szkoły. Panie Cygan, ja sobie nie żebym ja wnosił jakąś uchwałę o podwyżkę dla lekarzy, bo to była uchwała Pana Wójta, którą przegłosowaliśmy jako Rada, ale to była propozycja Pana Wójta, nie moja. Ale szanowni państwo, proszę, wróćmy do tematu. Emocjami, bo próbuje pan zwrócić na mnie nie do końca to, co mi się należy. Panie wójcie, Wysoka Rado, ja jeszcze chciałbym co do szkoły w Rydzowie zwrócić na jedną sprawę uwagę. Od pewnego czasu też dobrze wiemy, że była mowa, tam się o tym budynku mówi, żeby zrobić z tego dom starców. Ja też bym chciał, żeby Wysoka Rada nie została czasami użyta do tego, w jaki sposób zmanipulowana, żeby ta nasza decyzja jako Rady była przemyślana, żebyśmy nie zostali znowu użyci w jakimś celu, żeby właśnie dokonać być może tego zabiegu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Kazimierz Kumorek, radny ze Złotnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Decyzją Rady nasza szkoła została tam zlikwidowana. Powstał komitet, który założył stowarzyszenie, pokonał przez wszelkie bariery administracyjne. Musieliśmy złożyć masę dokumentów, projektów, cały nowy statut szkoły musiał zostać napisany. Również trzeba było podjąć takie działania prawie już jako przedsiębiorstwo, bo to stowarzyszenie działając prowadząc szkołę, no jest to mały zakład pracy, gdzie jest i księgowość, i kadry, no wszelkie no działanie takie jak już we firmie. Tutaj był wniosek pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, żeby naszą szkołę na początku działalności wzmocnić tak jakby połową subwencji, połową tych strat, które szkoła przynosi w gminie. No, tyle żeśmy nie dostali, dostaliśmy te, dzięki panu wójtowi, dostaliśmy 55 tysięcy tam małymi groszami. Co za te pieniążki się zrobiło? Zrobiło się miejsce pod nowe przedszkole. Przedszkola nie było w naszej szkole, zostało utworzone. Zostały zrobione łazienki pod przedszkole, bo musi być, ta część socjalna musi być nowa. Plac został taki parkingowy zrobiony, gdzie ta szkoła, gdzie przy szkole nie było. Zostały zakupione całkowite wyposażenie do przedszkola. Dzięki teraz Funduszowi Sołeckiemu jest zaplanowany plac zabaw, także to przedszkole będzie miało plac zabaw przy szkole. Jaki jest minus tego wszystkiego? No już nie jesteśmy przedstawiani jako szkoła gminna. Gmina nawet nie chce się pochwalić, że takie stowarzyszenie działa w naszej szkole i prowadzi taką szkołę. Już na stronie internetowej nasza szkoła nie widnieje. Inaczej to jest, załóżmy, Sadkowa Góra jest przedstawiana na forum gminy. My nie.
No szkoda, że załóżmy teraz w tym programie komputerowym nie uczestniczymy. Już no, po prostu jesteśmy tak jakby do tyłu. Następna sprawa. Był program bezpieczeństwa w gminie. No naszą szkołę też w jakiś sposób pominięto. A jest to sprawa, załóżmy, kompleksowa powinna być sprawa bezpieczeństwa dojazdu do szkół. Bo te dzieci pójdą do gimnazjum do Chorzelowa i no myślę, że te dzieci powinny uczestniczyć w takich programach, bo one będą przynosić zysk w następnych latach dla gminy, będąc uczniami gimnazjum. Tego już nie ma. I załóżmy gospodarczo, też będziemy się cofać. Niestety trzeba to powiedzieć całej świadomości, że pewne sprawy na początek. Mamy wszystko wyremontowane. Wszystko jest, załóżmy, dobrej jakości. Ale jesteśmy odcięci od działań gospodarczych w gminie. I załóżmy, no, z biegiem czasu te rzeczy, ta cała infrastruktura będzie nam się starzeć. I z tych pieniążków, z tych subwencji na pewno nie jesteśmy w stanie, załóżmy, robić nowych inwestycji. Na ten temat nie rozmawialiśmy z panem wójtem jeszcze w ogóle, ale chciałbym też przy okazji tego mojego głosu zaznaczyć, że no tak jakby ta szkoła nam się będzie starzeć i za lat 5, za lat 10 trzeba będzie coś dofinansować, żeby to stowarzyszenie mogło w dalszym ciągu prowadzić. Także prowadzenie stowarzyszenia i szkoły jest rzeczą bardzo trudną. Organizacyjnie jest to ciężko dopiąć i trzeba prosić najwyższego, żeby po prostu nauczyciele mieli dużo zdrowia i nie chorowali. To jest największy problem kadrowy i żeby te oszczędności były w prowadzeniu tej szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę pan Stefan Sikora, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójtowie, zaproszeni goście. Ja może w paru słowach chciałbym się odnieść do i wypowiedzi pana Kumorka, gdzie była zlikwidowana szkoła jako gminna, powstało stowarzyszenie. Myśmy z komisją rewizyjną byliśmy w tej szkole, zobaczyć jak ta szkoła funkcjonuje, jak została przygotowana do tego zakresu działalności. I mogę powiedzieć z podziwem i z gratulacjami dla tych ludzi, którzy zajęli się tą pracą, że efekt tego jest bardzo dobry. Szkoła wygląda wspaniale. Ponieważ tu pan Kumorek mówi, że może za 5 lat czy ileś ta szkoła ulec jakiejś tam zniszczeniu. To prawda. Ale to budynki są gminne. To są budynki komunalne. I na obowiązek na gminie spoczywa remont budynków i na bieżąco utrzymywanie ich w należytym porządku. To jest jedna sprawa. Jeżeli chodzi o szkołę, popadnie tu pytanie dotyczące Chrząstowa, że tam jest mniej dzieci niż w Ryzowie. To prawda. Ale w Chrząstowie są dzieci, może tu powiem dość kontrowersyjnie, ale to są dzieci tylko z Chrząstowa. I my lokujemy pieniądze w własnej gminie, w własnym środowisku. Druga sprawa, na przykład mamy w mieście Szydłowiec, która jest wcale nie mniejszą miejscowością niż Rydzów. Mamy wieś Wolę Chorzelowską, która jest większa od Rydzowa. I tam rozbudowuje się budownictwo, dzieci się kształcą, pięknie dowożone są do szkoły. Naprawdę może się wypowiedzieć na ten temat czy przewodniczący, czy są radni tej miejscowości, czy sołtysi, że szkoły to są na najwyższym poziomie. I te dzieci z tamtych miejscowości naprawdę są zadowolone. Byliśmy, zwiedzaliśmy, sprawdzaliśmy te sprawy jako komisja rewizyjna. Naprawdę jest to szkoła na najwyższym poziomie w gminie. Czasem powiedzieć, pomimo to, że nie ma najwięcej ilości uczniów, bo jest drugą, można powiedzieć, trzecią pod względem ilości, ale dowożone są dzieci z Szydłowca, a to jest wioska oddalona bardzo daleko, piękna wioska,
można powiedzieć, które też się rozwiją, ludzie się budują, naprawdę można pojechać i zobaczyć. Nie mają takich pięknych dróg, nawet nie mają takich drog jak w Rydzowie. Nie mają gminnego budynku komunalnego, trzeba im powiedzieć. I tam trzeba wkładać. Mieli szkołę, została zlikwidowana, powstał budynek socjalny Urzędu Gminy. I nikt tam nie narzeka. A oni przecież też są częścią naszej gminy. Wydaje mi się, że wiele tutaj powiedzianych słów są z przesadą i nie do przyjęcia. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę. Pan wójt może? Jest tam jedna pana. Przepraszam bardzo. Bardzo proszę podejść bliżej. Ja jestem mieszkańcem Podleszan i swoją w zasadzie tak, karierę nauki zaczęłam w Podleszanach i zakończyłam tą edukację tam też. Moje dziecko przyjechało przez 3 lata do Podleszan. Od roku bieżącego, od września, jesteśmy uczniem szkoły podstawowej w Rydzowie. Na ten moment mogę powiedzieć, że bardzo żałuję, że tej decyzji nie podjęłam dużo wcześniej, ponieważ ta szkoła, bo tutaj każdy rozpatruje aspekt ekonomiczny, to co ona daje, co trzeba włożyć, po prostu gmina musi włożyć takie pieniądze, prawda? To już tutaj nie będę tutaj w to wchodzić. Dla mnie na przykład ważne i bardzo żałuję, że nie zrobiłam tej decyzji, nie podjęłam wcześniej, że dziecko nie poszło do szkoły w Rydzowie, ponieważ przede wszystkim nauczyciele, kadra, ta personel, jaki jest w Rydzowie, jest naprawdę bardzo, bardzo zadowalający. Podejście nauczycieli jest, bo mam porównanie i dlatego mogę powiedzieć, że mam to porównanie. I szacunek do uczniów i to przede wszystkim starania rodziców i nauczycieli, to nie tylko o to, żeby podtrzymać tą szkołę, tylko o to, żeby ona funkcjonowała naprawdę, bo oni się starają, żeby coś dla tej szkoły zdziałać. I oni tutaj naprawdę zbierają pieniążki sami, dużo rodzice mają duży wkład. Nie zapatrywałam się nigdy tak blisko, jak to muszą dużo poświęcać. Bo szkoła w Podleszanach po prostu dostaje. Też rodzice się udzielają, ale nie muszą starać się. A tutaj Rydzów o wszystko walczy. I dlaczego jest tak mało dzieci? Nikt może tego nie zastanawia się nad tym, dlaczego. Ja jeszcze będąc uczniem szkoły podstawowej w Podleszanach, bo był taki czas, kiedy zachęcano dzieci koniec Podleszan, bliżej Rydzowa, żeby przeszły, żeby zasilić te szeregi uczniów z Rydzowa. Dlaczego teraz tego nie ma? Bo rodzice, jest taki znak zapytania, jak długo ta szkoła będzie istnieć i nikt nie chce tych dzieci oddać. Bo oni nie wiedzą, oni się martwią, po prostu, dlaczego ja oddam dziecko na, ja teraz jestem 3 miesiąc i takie teraz pytanie, no i teraz chcecie szkołę zlikwidować? No to po co ja dziecko przenoszę do szkoły w Rydzowie, gdzie jest, ja tutaj, pani dyrektor jest i ma wgląd. Jest, ja widzę poprawę, to nie tylko jest nauki, ale poprawę psychiczną dziecka. I to jest bardzo dla mnie ważne. Ja mam opinię, no mogę iść i no po prostu mogę to Państwu przedstawić, gdzie jest zmiana, no nie tylko nauki, bo jest przede wszystkim podejście nauczycieli im. Zależy im i oni walczą. A dlatego jest też mało dzieci, bo wiem na pewno, że rodzice, jeżeli by mieli opcję z Podleszą dać dziecko do Rydzowa, bo ja też dołożę, ja dołożę dziecko. Jestem mieszkańcem Podleszą. Rodzice z Podleszan, wiele osób bardzo chętnie, to teraz już nie mają tej świadomości, bo tak samo jak ja, my przyszliśmy od zera, nie miałam styczności z tą szkołą. Jeżeli ja im opowiadam, że jest tak i tak, bo mam porównanie i oni mówią, że oni by chcieli, bo teraz masz lepiej, oni też by poszli, jakby mogli, bo wiem, że na przykład są z
klas równoległych, do których mój Fryderyk schodzi. I oni by dali. Ale nie róbcie takiej ustawki. Zamkniemy, nie zamkniemy. Bo to odniechęca. Będą się budować. Będą. Będą mieli dzieci. Dobrze, ale teraz jest jeszcze następny aspekt ekonomiczny. Ile tych dzieci, żeby było w stanie utrzymać? Miejsca pracy. To jest mała wioska rozległa. Jest też finansowo inaczej to trochę usytuowane, bo są może biedniejsi. Ale oni o wszystko walczą. Zamykacie w pewien sposób im tutaj drogę do tego. Czemu w Podleszanach są chodniki? Tak mówicie o chodnikach, o ściekach, o wszystkim. Oni wiedzą, że już nie dostaną tego. Ale oni walczą o tę szkołę. Stracą nie tylko dzieci, ale straci personel. Jeżeli na przykład ten personel, który jest teraz w Rydzowie, przejdzie do Podlesza, ja na przykład będę zadowolona. Ale oni mają gwarancję, że pójdą, przecież tam już są etaty. To jest budynek. Ale ten budynek daje szersze perspektywy. Nie tylko finansowe. Ja nie mam wglądu w dokumenty i nie widzę, żeby Państwu pokazać tutaj na tabelkach, jakie to jest, że wójt tutaj przedstawia, że to są koszty. Że tam 100 tysięcy czy ileś. Okazało się, że to jest około 165 tysięcy czy coś takiego. Czyli nie jest jeszcze tak źle, że się dokłada, ale do szkół podstawowych zawsze się dokłada chyba. Czego to tak ma być, że ktoś musi stracić, żeby ktoś inny musiał zyskać? Ale oni gdyby im nie chcieli, oni by tej szkoły nawet by tutaj nikt pewnie dzisiaj nie przyszedł. Gdyby nie chcieli, to by nie chodzili i nie starali się żadnych pism nie wytaczali, nie prosili. Nie prosili o wsparcie. Jakby dla nich to nie był problem, tylko kwestia dowożenia dziecka. Bo to być może, ale jeden rodzic ma te pieniążki, żeby dopić. A co się stanie, jeżeli na przykład, no tak jak tu było, że zachoruje? Albo cokolwiek. Ja widzę, że tutaj są nauczyciele, którzy zwracają uwagę. Uwagę na to, czy dziecko jest... Bo ja wiem też, bo miałam taką sytuację. Dziecko miało 30 coś prawie stopni gorączki i mi się działo całą lekcję i mówi do nauczycielki, że jest mu zimno. A wtedy był apel. To żeby zadzwonić i powiedzieć, co się stało. To ja przyjeżdżam potem, zabieram dziecko i po prostu jadę do lekarza. Tu są, jest ta mała grupa. I nauczyciele pracują z dziećmi, mają czas na poświęcenie tego czasu. I te dzieci są też podsuwane, trochę takie to może słabsze. Ale komputery. Podejrzewam, że jakby chodziło o komputery, to tutaj rodzice się tak sprężą, że złożą i kupią kilka komputerów, żeby zasilić. Jeżeli tak będzie taka potrzeba. Oni nie będą was prosić o te pieniążki. Oni tyle wywalczyli, że i nawet co mogą zrobić. A w domu? Co to jest teraz? Telefon, komputer? Każdy ma w domu. Także to nie jest... Mówię, znak zapytania, czy ta szkoła będzie istnieć, czy nie. To też dużo i to już od lat. To jest od lat. Bo ja jeszcze chodząc do szkoły podstawowej, to był nie wiem, czwarta, piąta klasa. Wtedy już rodzice nakłaniali, żeby przenieść po prostu, żeby podtrzymać tę placówkę. Jak długo jest ta sytuacja taka chwiejna? To już 6 lata. I kiedy ci rodzice siedzą i nie cierpliwią się, kiedy nastąpi ten taki rok, że przyjdzie i zamknie. Zamknął. No po prostu, no co szukają Państwo oszczędności. To jest już długo lat. Dziękuję Pani bardzo. Ja może Panie Wójcie dwa zdania. Szanowni Państwo, troszkę mnie zaintrygowały te głosy dzisiaj. Bo nawet i ostatni głos tutaj Pani z Podleszan, jak mniemam. Bo pół roku temu podejmowaliśmy już tę definitywną uchwałę o zamknięciu szkoły w Rydzowie. Były głosy, żeby dać tej szkole jeden rok. Jeden rok, żeby skończyć program unijny,
i przygotować stowarzyszenie do przejęcia tej szkoły. I szanowni państwo, no, rada nie podjęła uchwały, po prostu nie było rozstrzygnięcia, był remis. No i ta szkoła została. I wydawało mi się, że w tym roku to już będzie, szanowni państwo, no, formalność, że no, będziemy podejmować te uchwały bez takiego rozgłosu i szumu medialnego. A tutaj, szanowni państwo, no, zrobiło się no, gorąco, nie wiem dlaczego. Pan Stefan tutaj zauważył, bardzo słusznie, że wszystkie nasze szkoły są na wysokim poziomie i tym dzieciom z Rydzowa naprawdę nic się nie stanie. I bardzo zaniepokoiło mnie tutaj stanowisko pani z Podleszan i proszę wójta i przewodniczącego komisji rewizyjnej, żeby zbadali, co się dzieje w szkole podstawowej w Podleszanach. No bo no, ja tu usłyszałem głos taki, że pani przeniosła z Podleszan dziecko do Rydzowa. Szanowni państwo, i to nie jest tak, że ci, którzy będą głosować za zamknięcie, to są ludzie źli, którzy nie są życzliwi. To nie jest tak. Szanowni państwo, każdy podejmuje suwerenną decyzję. Ja się tutaj dziwię też radnym, którzy zabierali głos wcześniej. Wczoraj była komisja budżetowa i żaden z państwa nie zaproponował cięcia w sporcie, w kulturze. 1 100 000 jest kultura, szanowni państwo. Może zaproponujmy przeniesienie filii ośrodka z Woli Mieleckiej do Rydzowa. Bo słyszę, że są protesty, żeby nie było tego ośrodka kultury. Wszystko, szanowni państwo, możemy przedyskutować i podjąć uchwałę. Tylko każdy podejmuje ją samodzielnie. Ja wiem, że jest presja, że takie są oczekiwania. Jeszcze raz powiem. Jestem z okręgu Szydłowiec, Wola Chorzelowska i Trześć. Dwie miejscowości dojeżdżają. Ja tutaj proszę sołtysów z tych miejscowości, żeby zabrali głos. Czy tym dzieciom się coś złego dzieje? Naprawdę są punktualnie odbierani i przywożeni pod próg szkoły podstawowej w Trześni. Jest tam świetlica. Dzieci są do 16, jeżeli jest taka potrzeba. I naprawdę będę bronił tych szkół, bo naprawdę nic się tym dzieciom nie stanie. I się zastanawiam teraz, no, o co jest ta walka. Czy o dzieci, czy o szkołę, o budynek, chodzi mi o budynek, czy o coś innego. Czy możemy ten budynek zaadoptować na kulturalne sprawy jakieś. I to nie będzie wynosiło koszty. No i tak ponosimy duże koszty na kulturę. Szanowni państwo, to ja może tyle. Pan wójt chce jeszcze? To bardzo krótko chciałbym, wiecie państwo, bo padło tu różnych, wiele, nie chcę się do tych różnych argumentów odnosić. Tu pan radny Kawalec, prawda, stwierdził, że wynagrodzenie moje wystarczy, prawda, żebym zrezygnował i można by połowę, prawda, czy tam całą nawet tą kwotę, prawda, z Rydzowa zrekompensować. Powiem państwu, no, zarabiam jakieś pieniądze, ale jak państwo żeście widzieli w tygodniku Corso, porównanie do innych wójtów, to nie są cudowne. No, raczej w ogonie się włóczę tych zarobków i nie proszę o podwyżkę. Zgodziłem się na to, za to pracuję. I proszę mi tego nie wypominać, panie radny. Rada gminy podjęła. Oczywiście, rada gminy podjęła decyzję taką i nie wnoszę o podwyżki. Myślę, że po prostu jestem dorosłym mężczyzną, który wie, co robi i za ile robi i jak pracuje. I to wszystko. I proszę mi takich rzeczy nie wypominać. Proszę państwa, sprawy związane z budynkiem w Rydzowie. Oczywiście, jeżeli powstanie stowarzyszenie, to z pewnością w pierwszym rzędzie pomożemy temu stowarzyszeniu, aby tam się czuło jak najlepiej w tym budynku. I tu, proszę państwa, nie ulega wątpliwości. Tak jak i w Złotnikach. Natomiast, proszę państwa, gdy stowarzyszenia nie będzie, to z pewnością ten budynek nie będzie stał pusty. W sprawie zagospodarowania tego budynku są oferty, są chętni, bo wiadomo, temat jest podniesiony już rok temu, a zatem chętni się pojawili przez ten rok. I proszę państwa, nie będzie tak, że tam nie będzie miejsc pracy. Ja myślę, że dla mieszkańców Rydzowa, i to chciałem podkreślić, będzie więcej miejsc pracy niż w tej chwili w szkole.
Proszę Państwa, to chciałem podkreślić, bo takie propozycje są tam, proszę Państwa, u utworzenia pewnych instytucji. Nie będę mówił głośno w tej chwili, bo to jest w sferze, proszę Państwa, przygotowań, ale proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że są propozycje, że miejsc pracy nie będzie mniej. Dla mieszkańców będzie więcej, dokładnie, niż dla mieszkańców Rydzowa, niż jest teraz. I to, proszę Państwa, oczywiście, gdyby się okazało, że jednak wola Rady jest taka, żeby tam przenieść na przykład, powiedzmy, ośrodek kultury, filię ośrodka kultury, jak najbardziej i to wykonam, taką decyzję. Powiem Państwu tak, że zaniepokoiło mnie to wystąpienie ostatnie, że tak było źle w Podleszanach, że dziecko trzeba było przenieść do Rydzowa. Ale powiem Państwu, że chyba tak strasznie źle nie jest, że ta opinia nie może być aż tak pejoratywna o szkole w Podleszanach, dlatego że wszyscy w zasadzie dzieci z Tarnowca chodzą do szkoły do Podlesza. I tu wydaje się trudno je będzie przeciągnąć, żeby na Rydzów poszły. Więc proszę Państwa, to pogranicze głosuje jednak za Podleszanami. Gdyby tam było tak źle i taka krzywda by się działa dzieciom, to myślę, że nie byłoby, proszę Państwa, tutaj takiego wzięcia na tą szkołę w Podleszanach. Podleszana w szkole brakuje praktycznie miejsc. Więc to jest też ważna sprawa. I powiem, że tutaj do Pana Radnego Kumorka odniosę się. Panie Radny, bije się w pierś, dokupimy, damy, robiliśmy akcję z Veolią wspólnie i zrobimy to, te sprawy, jeżeli chodzi o znaczki. Po prostu, dzieje się, mam przyznać do czegoś, to biorę na siebie i już. Tak samo z tym a oczywiście, sprawy pozostałe współpracy, musimy się spotkać, bo żeśmy się też przez pewien czas nie spotykali ze stowarzyszeniem, z władzami i spotkamy się, porozmawiamy, przegadamy tematy, które są potrzebne, bo tu jestem jak najbardziej w pełni otwarty i pewne rzeczy trzeba, jak to się mówi, na zasadzie dwóch organizacji dogadywać i działać dalej. To nie ulega wątpliwości. Natomiast, proszę Państwa, no myślę, że po prostu musimy być gospodarzami u siebie, podejmować decyzje gospodarskie i kierować się tym zdrowym rozsądkiem gospodarskim w gminie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani Sołtys, Rydzowa, bardzo proszę. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, tutaj chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę. Pan wójt mówi, że dzieci z Woli Chorzelskiej są złożone do Trzeci. To jest fakt i z Szydłowca też. Tylko, że do Trześni z Woli Chorzelowskiej jest 1,5 km. A z Rydzowa do Książnic jest 9. Czy to nie jest różnica? 1,5 km jesteśmy w stanie przejść na piechotę w ciągu 15-20 minut. A z Szydłowca? Może pan Sołtys z Szydłowca? Panie Sołtysie. Ja nie jestem, ja proszę o jedną rzecz. Nie jestem wrogiem żadnej szkoły. Każda szkoła jest w gminie Mielec ważna. I wydaje mi się, że kolejny raz robienie huśtawki emocjonalnej i dzieciom, i rodzicom, nauczycielom, mieszkańcom nie jest na miejscu. Ja apeluję. Przede wszystkim dziękuję za poprzednie głosowanie, które nas uratowało. I tutaj Pan Przewodniczący mówi, że to będzie formalne. Panie Przewodniczący, wie Pan, że jeżeli by dano nam szansę, to tutaj tej uchwały nie powinno być. To by była definitywna szansa. Prawda? A dlaczego ta uchwała przeszła równością głosów? Dlaczego nie było tak, że tak dajemy szansę, cała Rada głosuje za tym, żeby Rydzów został? Wybroniliśmy się. Uciekliśmy z pędzącego samochodu, który nie miał się zamiaru zatrzymać. Chciał nas przejechać. I teraz powiem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Faktycznie, nie mamy kanalizacji, nie mamy NKS-ów, nie mamy szans na kanalizację. W naszej miejscowości jest tylko wodociąg. I my płacąc podatki, prawdę mówiąc, dopłacamy każdej miejscowości, która ma tę kanalizację. Pomagamy im. Dlaczego miejscowości, które pomagamy, nie mogą pomóc nam? Nie mogą ten raz wyciągnąć do Rydzowa ręki. Ja proszę tylko o rozsądny i przemyślany głos. Ja wiem, jakbym zagłosowała, ale tego nie mogę zrobić. Dlatego proszę Państwa, zagłosujcie za nas. Dziękuję. Do widzenia. Proszę bardzo, pan Sołtys z Szydłowca. Jestem przedstawicielem wioski, która właśnie utraciła szkołę i to już dosyć dawno. Proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, jak Państwo mówicie, dzieci są
dowożone. Wygląda to bardzo ładnie, zależy od przewoźnika, bo był czas, że jeździł przewoźnik, który dzieci te przewoził jak worki ziemniaków, można powiedzieć. W autobusach zimnych, nieogrzewanych. I było tak, że musieliśmy im interweniować, aby te dzieci jakoś po ludzku dojeżdżały. W tej chwili jest przewoźnik solidny, jeździ punktualnie, autobus jest ogrzany, ciepły, do czasu, aż nie zmieni się po prostu na innego przewoźnika. Gwarancji żadnej nie ma. Podzielam tutaj pogląd pani Sołtys z Rydzowa, ponieważ sytuacja jest taka, że nie mamy szkoły i nie mamy nic. Nie mamy dróg, nie mamy chodników, mamy parę lamp oświetleniowych i to jest wszystko. Wójt nie dokłada do szkoły, nie dokłada do wioski. Dlatego radni, weźcie pod uwagę również to, że sytuacja, jaka jest na Szydłowcu, będzie w miejscowościach, które szkoły tracą. Dziękuję. Jeszcze? Bardzo proszę. Witam Państwa. Ja jestem w imieniu europosła Tomasza Poręby tutaj. Widzieliśmy się rok temu, szkoda, że znowu się widzimy w takich, a nie innych warunkach, bo rok był bardziej przyjemniejszy. Natomiast ja chciałem nawiązać, już tak podsumowując, nie powtarzając tych samych argumentów. Ja myślę, że już Pan Wójt odniósł sukces tutaj, bo jeszcze mocniej, powiedziałem się dalej, jeszcze mocniej zmobilizował tamte społeczeństwo do działania. I jest Stowarzyszenie Futuris, które pomaga. Nie da się przeliczyć teraz finansowo w sumie żadnych faktów, żadnych rzeczy. To jest 2 miesiące. Mówimy o sukcesie. Trochę mi przypomina to sytuację z Górnych Warstw, że jest pięknie, ładnie, ale jak można po 2 miesiącach cokolwiek powiedzieć na temat funkcjonowania szkoły? Mówi się, że jest przyszła komisja rewizyjna do szkoły w Zutnikach. A to co, to jest muzeum czy to jest szkoła? Co może komisja rewizyjna powiedzieć po 2 miesiącach? Wypowiada się osoba, która tam kupi, pan radny, i mówi, że nie jest dobrze. Później mówi się, że Szydłowiec jest elegancki, jest listowy dowóz, a pan wychodzi i tu mówi, że się wozi jak worki ziemi. Później mówi się, że się... Później jest jeszcze jedna ważna kwestia. Mówi, że się robi szum wokół tej sprawy, prawda? No ale jak tu nie robić, jak ma być... Jakie narzędzia niech mi państwo pokażą jako politycy, bo wszyscy jesteście tutaj politykami, a cała ta sprawa jest polityką. A mówicie, że głos polityków tu się odzywa, no ale to kogo wybiera? Kto jest wybierany? Kto wybiera tych polityków? No, to trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Przychodzi 200 osób i próbuje wam powiedzieć, że jest źle, że jest nie tak. Do was mówi, was wybierali. To jak inaczej ma powiedzieć, co ma przyjść się, jak sobie z kosami do was i z toporami? No, ja nie rozumiem tego. I mówicie, nie, gaśmy emocje tutaj. No jak gasić emocje? Wycinacie serce Rydzowa. Na Żywcach. Tniecie, tam nic nie będzie. Nie ma, po roku czasu... Jedno, co się tam nie zmieniło, znaczy tam się nic nie zmieniło w kontekście inwestycji. Jaką, mówi się o Woli Chorzelowskiej, ale jaką alternatywę dali państwo przez rok nową dla tej miejscowości? Państwo dostali jakąś alternatywę? No to szkoła została tylko tą alternatywą. Ja jako młody człowiek, mówię to już całkowicie teraz w swojej osobie, bo miałem... Pominąć te kwestie osobiste tutaj, no ale nie da się. Ja chciałbym się na przykład osiedlić, nie lubię miasta, chciałbym się osiedlić pod miastem. Ale ja nie pójdę tam, gdzie nie ma szkoły dla mojego dziecka. No to po co mam się wyprowadzić ze szkoły, jak mam dziecko później mieć na głowie w kontekście takim, że muszę je cały czas dowozić. Albo mam się martwić, czy jakiś przewozi, a durniów nie brakuje w tym czasie, mówiąc brzydko. I co chwilę są sytuacje, że bus się rozsypał, że był wypadek, że dzieci przewożone do szkoły. I tak dalej, i tak dalej. Ja tyle. Tak. Dziękujemy bardzo. Czyli nie ma głosu. Bardzo proszę, pan Wójt. Proszę państwa, ale dość tej demagogii. Szanowni państwo, powiem tak, nie jest to wycinanie serca, a wydaje mi się z drugiej strony, że mieszkańcy, ale szanowni państwo, nic nie przeszkadza wam wziąć sprawę w swoje ręce, zaktywizować. Jesteście w stanie przyjść tutaj,
zorganizujcie się w to stowarzyszenie, tak jak Złotnika. Jest możliwość i nikt wam nie odbiera szkoły. Przejmijcie szkołę na swoje ręce. I zgadzam się ze wszystkim, pomożemy wam tak jak Złotnika. I nie ma problemu. Kolejna sprawa, proszę państwa, nie jest tak, że na Rydzowie się nic nie dzieje. Ja oczywiście przygotowałem inwestycje, które idą w Rydzu, proszę państwa. I pomimo tego, że to powiem pan Stefan Sikora, przewodniczący komisji rewizyjnej, z komisją rewizyjną byli oglądać dom ludowy w Rydzowie. I skrytykowali mnie za to, że chcę tam wpakować pieniądze. Grube pieniądze, proszę państwa, z regionalnych programów operacyjnych i z PROW-u. I proszę państwa, na pytanie, co tam będzie, jeden z przedstawicieli Rydzowa odpowiedział, że nie wie do końca, co się tam będzie działo. I co to, na co im jest to potrzebne. Ja, proszę państwa, myślę, że to jest miejsce, na którym trzeba cała wieś, żeby się trochę zaktywizowała, zaczęła działać. Nie tylko na zasadzie protestu, niech się pan nie śmieje, bo protestować jest łatwo. Ale trudniej wziąć sprawy w swoje ręce i zadziałać. To jest podstawa. Szanowni państwo, proszę. Ale ja zdaję sobie sprawę z jednego, że jeżeli środowisko musi, to bierze sprawy w swoje ręce i działa. I to nie ulega wątpliwości. Proszę państwa, Złotniki daje ku temu doskonały przykład. I proszę państwa, nie jest tak, bo ja też w ciągu pierwszego roku nie zrobię wszystkiego na Rydzowie, czy drugiego, ale są przygotowane sprawy. Szanowni państwo, ale proszę powiedzieć, że każdy, kto chce zabrać głos, dostanie taką możliwość. Będą, proszę państwa, są przygotowane inwestycje, są przygotowane projekty i pewne sprawy idą do przodu. I proszę państwa, nie jest tak, że Rydzów zostanie z wyciętym sercem nic poza tym. Szanowni państwo, jeżeli szkoła tak jest dla was istotna, dla mieszkańców Złotnik, to myślę, że tu jest na sali tyle ludzi dobrej woli, między innymi pan Kuba, to myślę, że wszyscy możecie sobie wzajemnie pomóc i zrobić stowarzyszenie, a my pomożemy wam. I to nie ulega wątpliwości. Dziękuję. Dziękuję. Pani Sołtys, bardzo proszę. Panie wójcie, się odniosę jeszcze do jednej rzeczy. Cofamy się w rozwoju. Pokażemy dzieciom iść pracować. Dlaczego mamy płacić podatki? Szanowni państwo, proszę pozwolić pani Sołtys. I mamy nic nie mieć z tego. Panie wójcie, przyjdziemy do pana za rok, zlikwiduje nam pan szkołę, powiem, prosimy o chodnik. A po co wam chodzi, jak tam nawet szkoły nie ma? No taki będzie reakcja, bo pan nie mówi, że ja nie wiem, co będzie w domu ludowym, bo to było do mnie, panie wójcie. Jak ja mogę powiedzieć, jak ja nie wiem, czy za rok będzie ten dom wyremontowany, czy za dwa? Ja nie wiem, czy jakie będą przepisy, co ja tam będę mogła zrobić. A może będę musiała oddać klucze i pan wójt tylko będzie mógł dysponować tymi budynkami? Ja mogę. Ja powiedziałam, zrobiłam w tej chwili, organizuję wraz ze Stowarzyszeniem Kołem Gospodyń Wiejskich, organizujemy warsztaty. Mogłyby one odbywać się w remisie. Nie ma ogrzewania, budynek jest w tej chwili nie do użytku. Pan mi zarzuca, że ja nie wiem. Jest pierwsze, będzie budynek, może coś będzie się innego. Tego budynku też podobno mają udziały strażacy. Dlaczego oni też go nie remontują? Tylko wszystko się zgania na pewną osobę z Rydzowa. I jeszcze na komisji zostało mi zarzucone, że to ja zniszczyłam budynek Rydzowie. Tak, i przepraszam bardzo, ale to są już personalne uwagi i naprawdę z takim czymś się nie zgadzam. Panie wójcie, nie chodzi mi teraz o to, jak pan wójt traktuje mnie, ale jak pan traktuje 362 mieszkańców. Nie przyszliśmy po drogę asfaltową, tylko przyszliśmy po szkołę. Po to, żeby ją ocalić, drodzy państwo, to jest najważniejsze. Nie przyszliśmy po chodniki. Sobie bez nich poradzimy. Jak one będą być wybudowane, to będą wybudowane. Nie mamy szans na kanalizację, ponieważ nie jesteśmy ujęci w aglomeracji mieleckiej, gminy wiejskiej. Radomyśl nas wykreśli. Możemy sobie sami zbudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Może stowarzyszenie zrobi, tak? To nie bójcie. Stowarzyszenie przejmie szkoły, będzie prowadzić, będzie robić kanalizację, będziemy sami się utrzymywać. Nic nam się nie daje w zamian, tylko się nam jeszcze odbiera. I tyle. Nie widzę tutaj żadnych. Pan wójt mówi, że będzie to, tamto. Nie widzę efektów. Jak się nam coś odbiera. Przynajmniej, żeby były wstępne efekty tego, że są jakieś przeznaczone środki. W tym roku pan przewodniczący komisji rewizyjnej powiedział mi, że miało być zrobione ogrzewanie kominkowe w domu ludowym. Ja o tej inwestycji nawet nie widziałam. Pytałam się kilkakrotnie pana wójta, co będzie robione w Rydzowie. Miałam tylko 14 tysięcy funduszu sołeckiego. Przepraszam, panie Tadeuszu, proszę się odnieść. Ale pojedyncze, niech pani Sołtys skończy. I powiem szczerze, pytałam się pana wójta osobiście. Od sierpnia 2012 roku chodziłam za tym, żeby wymalować dach na domu ludowym w Rydzowie. Panie wójcie, co pan zrobił w tym kierunku? Było tak. Dzisiaj decyzja, której nie ma.
Dopiero jak 30 października złożyłam pismo, dopiero była decyzja pana wójta, bo pan wójt musiał podjąć decyzję, że będzie pół dachu wymalowany za 4000. Tak, tak, panie wójcie. Szanowni państwo, ale przejdźmy, szanowni państwo, do... To jest żywa prawda. Cały czas. W lipcu 2011 roku pan wójt powiedział, że szkoły w Rydzowie do końca swojej kadencji nie zlikwiduje. Oczywiście, radni podejmijcie decyzję. I później nie będzie, że pan wójt zlikwidował. To wy państwo powie, on radni zdecydowali. Ja nic nie mam z tym wspólnego. Nie, ja przepraszam, ja nie chcę was oskarżać. Bo ja wiem, że każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje życie, każdy by chciał funkcjonować w tym społeczeństwie. Ale wiecie państwo co? Jak się kładzie całe życie na kłody pod nogi i próbuje się cały czas pokazać, kto jest najważniejszy, nie ma współpracy. Do czego my zmierzamy? Może rzeczywiście dobrym rozwiązaniem było, żeby gminę przyjęło stowarzyszenie. Może wtedy będziemy wszyscy pod stowarzyszeniem, nie będzie problemu likwidacji, bo wszystko będzie pod stowarzyszeniem. Pan mnie oskarża, że że było napisane pismo. Owszem, w marcu było pismo. Tak, ale szansy żeśmy nie otrzymali. Bo ja nie rozumiem, jak można mówić komuś, że się dało mu szansę, a się po prostu tutaj walczyło o to, żeby tę szkołę likwidować wtedy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Tadeusz. Panie przewodniczący, wysoka rado, no trudno mi dyskutować, o czym rozmawia wójt z panią Szopys i jakie tam zapadają decyzje. Ja wykonuję polecenia wójta i był opracowywany wniosek dotyczący wykonania ogrzewania kominkowego w domu ludowym w Rydzowie. Jeden wniosek, on był opracowany w maju 2011 roku, w tej chwili jest na etapie oceny merytorycznej, uzupełniamy ostatnie uzupełnienia tego wniosku, a poza tym jest złożony wniosek na tę termomodernizację i z jednym obiektów objętych tym wnioskiem jest właśnie ten dom ludowy. Zakres prac objęty tym wnioskiem to jest wymiana stolarki, docieplenie dachu i wykonanie elewacji wewnętrznej. Ja tylko jednym zdaniem. Dziękuję bardzo. Tylko jednym zdaniem. Pani sołtys, była pani obecna przy każdej sytuacji, kiedy żeśmy przychodzili ze specjalistami, oglądali ten budynek domu ludowego, zastanawiali się, co zrobić, więc proszę teraz mówić prawdę. Panie wójcie, to nie było na temat. Przepraszam, zamykam. Szanowni państwo, zamykam dyskusję. Wysoka Rado, odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Mielec w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Paragraf pierwszy. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 roku szkoły podstawowej w Rydzowie wraz z oddziałem przedszkolnym. Paragraf drugi. Zapewnia się uczniom likwidowanej szkoły określonej w paragrafie pierwszym możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej w Książlicach. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się wójta gminy Mielec do zawiadomienia rodziców uczniów uczęszczających do szkoły wymienionej w paragrafie pierwszym i podkarpackiego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły oraz do wystąpienia do podkarpackiego kuratora oświaty o opinię o likwidacji szkoły. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mielec. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, proszę resortową Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w składzie Anna Szopys, przewodnicząca, pan Kołodzieja, członek komisji, pani Patera Zopia, członek komisji, pan Damika, członek komisji, na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2012 roku zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, poddaje pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę zajmować. Proszę wyżej. 8. Kto jest przeciw?
7. 7. Nikt się nie wstrzymał. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie.